Jeszcze tam jest jeszcze jedna altanka. A tam jest miejsce dla rowerów dalej. Jeżeli ktoś chciałby sobie przyjechać, oczywiście pobyć tutaj, bo naprawdę fajne miejsce, powiem wam, jest tu cisza, spokój. Widzieliście, bardzo mało popularne obecnie zwierzęta pływają. No. Rozpoczęliśmy dzień od cardio nacho, poszliśmy na takie bardzo spokojne, ciche miejsce, gdzie można właśnie pomyśleć, pochodzić sobie. Teraz się na chwilkę zatrzymaliśmy, żebyśmy właśnie porozmawiali na temat cardio nacho. Wiele osób mówi obecnie, że nie ma to znaczenia, kiedy wykonujemy cardio, czy jest to nacho, czy jest to po treningu, czy jest to w jakiejkolwiek porze dnia. Mogę tutaj skoczyć z bro science, że wielu kulturystów robi od tylu lat nacho i jednak najlepsze formy, no i coś tam musi być. Ale moim zdaniem to temu, że stosujemy niektóre suplementy przed tym cardio właśnie, dlatego lepiej ono działa. No i tutaj musimy także wziąć pod uwagę to, kiedy ktoś ma czas. Jeżeli masz czas robić cardio nacho, rób je nacho. Tak naprawdę tu chodzi o odpalenie tkanki tłuszczowej, tak? Czyli kreowanie deficytu i cardio ma pomóc właśnie w wykreowaniu owego. Także no, jak komu lepiej. Ja lubię robić cardio nacho właśnie z tego względu, że mogę sobie przejść się, pomyśleć, ustalić tak naprawdę, pomyśleć, co mam do zrobienia danego dnia, jakie czynności mam do wykonania i potem po prostu sobie działać, tak? Dzisiaj dzień nietreningowy, także pokażemy, jak wykonuję posiłki, bo była masa pytań o to właśnie. No to jak widzicie, ludzie często przychodzą odpocząć, jest miejsce nawet na grilla. Tam dalej jest jeszcze jedna altanka. Ogólnie bardzo fajne, przyjemne, miłe miejsce tam, jak się naczynie nie zobaczycie stąd, ale tam dalej jest miejsce też dla rowerów i tutaj mamy wiele opcji, żeby właśnie miło spędzić ten poranek. Dobra, były dwa problemy tak naprawdę z doborem produktów i ze stworzeniem potrawy. Pierwszy to był placek, jak się go robi i tak dalej, co zawiera. A drugi to był właśnie ten cream of rice, czyli z mąki ryżowej stworzony ten właśnie kleik, że tak to nazwę. Był problem z doborem gramatury słodzików do mąki i do tego kakao i tak dalej. I dla większości robiły się grudki, ale to w następnej części, kolejnej części materiału. Teraz pokażę wam, jak robi się ten placek. Tak, wiele osób robi te fit placki, fit omlety, pancake'i, zwał, tak jak sobie na mniejsze po prostu i częściej posmażysz, no to będą pancake'i, jak większe, no to omlet, od filozofię. Dobra, więc zaczynamy od tego, nie będę wam pokazywał, jak rozbijam już jajka, także przejdziemy sobie potem, zatrzymam to, żeby nie tracić czasu. Słuchajcie, tutaj będą jajka i u mnie to jest 300 ml białek i 3 całe jajka, czyli to daje 55 g białka. Do tego daję trochę cynamonu, nie chodzi tutaj właśnie o te GDA czy coś takiego, o wrażliwość, tylko po prostu mi smakuje, no ale oczywiście dodatkowy benefit. Truskawki, około 100 gramów, do tego dodaję mąkę ryżową, no bo zawsze nie mam z nią w ogóle problemów, fajnie siedzi, właściwie nie siedzi na brzuchu, no i troszeczkę słodzików. Wiadomo, im więcej dacie, tym słodsze będzie. Słodziki po prostu sobie, no to jak już za chwilkę będzie wszystko, będę dokładał, no to wtedy dodamy. Także na ten moment tyle. Ja rozbijam i za chwilę widzimy się znowu. Dobra, słuchajcie, szybko pokażę tylko, bo truskawki kroimy na jak najmniejsze części. Tutaj patelnia się już powolutku rozgrzewa. Żeby troszeczkę była to patelnia rozgrzana, zanim sypiecie. Tutaj już dodałem mąkę, truskawki i cynamon. Mąki dałem trochę mniej, bo chcę płatki ryżowe sobie za chwilkę jeszcze dać jako drugą część posiłku. Słodziki rozpuściłem w gorącej wodzie, tam było chyba 4 albo 5 słodzików. Szybko mikser. Przepraszam za odgłosy, ale chcę, żebyśmy nie tracili tak dużo czasu antenowego, że tak to nazwę. I może, wiadomo, no ale wiecie, teraz łapę trzeba, żeby była lepsza. Nie działa. Słaby telefon to pewnie. Normalnie jest duża. Dobra. Także
wylewamy po prostu, jak słyszeliście, była już leciutko bateria rozgrzana, do zmywania. No i sobie czekamy, tak? Za chwilę wrócimy do momentu przewracania i zobaczymy, czy ubrudzę całą kuchnię. Nadejszła wiekopomna chwila, że tak to nazwę. I zobaczymy, czy nie uwalę całej kuchni. Mam nadzieję, że nie. Nie, pięknie jest. Boże, na nagraniach zawsze wszystko wychodzi lepiej, co nie? Czekajcie, łapa wyszła lepiej? Nie są. Dobra, troszeczkę uwaliłem, ale to się wytnie. Nieźle, nieźle. No, patrzcie, jest fajnie, jest przyjemnie, sympatycznie. Także tutaj sobie weźmiemy jeszcze, zobaczcie, możecie sobie tak podwinąć od razu, bo jeżeli tego nie zrobicie, to będzie ciężko Wam oderwać od boków, tak? Także tutaj jeszcze sobie poczekamy, prawdopodobnie przewrócimy jeszcze raz. No ale widzicie, to jest proste jak nie wiem. Każdy to potrafi zrobić. Jeżeli ja to potrafię zrobić, chociaż wiecie, kuchnia udaje Wam musi być. Niedługo jakiś nowy odcinek, w ogóle trzeba zrobić coś fajnego, coś czego nie było. I na górę możecie zrobić różną polewę, tak? Czy to będzie sos zero, czy na przykład z kakao możecie sobie zrobić polewę, tak? Bardzo proste. Dajecie troszeczkę kakao, minimalnie wody, słodzik i wszystko mieszacie i wychodzi bardzo fajna czekoladowa polewa. Albo na przykład uciąć troszeczkę białka i zrobić sobie polewę z WPCK, czy tam izolatu, co lubicie. No, to tyle na ten moment. Chciałem powiedzieć, że zapewne zastanawiacie się, dlaczego znajduje się na podłodze. No, ale nie zastanawiacie się, bo domyśliliście się na pewno. Dzień nietreningowy poświęcam na regenerację i używam sobie do tego pistoletu do masażu. Najpierw poruszę szybko kwestię tego starego pistoletu i nowego. Od razu tak sobie troszeczkę pomieszamy, ale dostałem nowy pistolet. W sumie dostałem go za darmo, więc pomyślałem sobie, że ten stary firmy Kica, który używałem już przez długi, długi czas, wystawię na aukcję na sportowe świry. Myślę, może komuś na sportowe świry, czyli na grupę na fejsie, do której jeżeli chcecie, to dołączajcie. Jest nas tam już prawie ponad 60 tysięcy. Jest to grupa Sklep Furia. I właśnie kontynuując, pomyślałem sobie, że skoro ja dostałem coś dobrego od życia, no to czemu nie podzielić się dobrem? I tak pomyślicie sobie, że wystawił na aukcję, no to co to za dzielenie się? No właśnie, dzielenie się w sensie, że postanowiliśmy, że całkowity dochód z właśnie tego pistoletu zostanie przeznaczony na Fundację Różalowo. Także damy pieniążki tam i myślę, że to fajny motyw, wiecie, dobro. Także dzielimy się dobrem. Okej, także tak jak mówię, korzystałem z niego przez długi czas, działa, jest sprawny, więc żadnego tam fejka nie wysyłam, ale najpierw porozmawiajmy może właśnie o tym pistolecie, tak? Firma Achete Away i czy ten pistolet jest dla każdego? Czy potrzebny jest dla każdego? Bo jest dla każdego, tak? Ale czy dla każdego jest potrzebny? Szczerze nie. Większość ludzi, którzy robi to, którzy przebywają na siłowni, tak, którzy ćwiczą, no robią to amatorsko, robią to dla siebie, robią to hobbystycznie, robią to dla zdrowia, więc nie potrzebują aż takich wynalazków, nie potrzebują aż takich wydatków, wydawać takiego hajsu, co nie? Czy jeżeli jesteś osobą, która po prostu chce troszeczkę poprawić swoją regenerację, troszeczkę, no ale wiadomo, porozbijać się i tak dalej, no to możesz wydać także na piłkę. Jest to troszeczkę bardziej uciążliwe, kupić piłkę po prostu w Carrefourze, czy nawet słyszałem, że w zoologicznym można kupić taką piłeczkę i po prostu się porolować siedząc. Ale plusem tego jest, że oczywiście więcej miejsc, tak naprawdę do większej ilości miejsc dotrzemy. Jest na pewno wygodniejsze. Ten model jest akurat bardzo cichy, także bardzo fajna opcja. Pokażę Wam zresztą, ja używam najczęściej tej końcówki, bo ma cztery końcówki, do tego tutaj jest ładowarka. Jak słyszycie, jest bardzo cichy. Tutaj mam pokazane baterie, czyli kiedy mamy sobie naładować, żebyśmy wiedzieli. Ma 5 poziomów, już na 5 poziomie jest, już pracuje troszeczkę jak wiertarka, dlatego mówię głośniej. Ale naprawdę wtedy można go poczuć. Do czego jeszcze może się przydać? No jeżeli ktoś robi iniekcje, no to często ma wzrosty, tak? I pytaliście, jak sobie pozbyć się tych wzrostów. No właśnie tym, prawda? Możemy sobie porozbijać barki, możemy sobie porozbijać, nie wiem, łapy, czwórki, no wszystko tak naprawdę. Jeżeli ktoś nam pomoże, możemy porozbijać się nam plecy.
Dla mnie to jest oczywiście dodatek do pracy z fizjoterapeutą, ale bardzo ważny dodatek. No i tak jak mówię, kiedy go używać? Niektórzy używają go bezpośrednio przed treningiem, niektórzy po treningu. Ja używam go dzień przed daną partią, czyli jeżeli jutro robię nogi, to dzisiaj sobie porozbijam czwórki, dwójki, przywodziciele, łydki i pośladek. I tyle. Często rozbijam też barki, już pewnie wiecie czemu, także i rozbijam klatkę. Może to coś da, może wreszcie urośnie. No, także do zaraz. Kolejny posiłek, w sumie pomyślałem sobie, że zrobię trzy posiłki. Pokażę Wam to właściwie, jak się robi. Jeszcze był problem, mimo że w odkupieniu, w którymś z odcinków, który nazywa się Ulubiony posiłek pre, był ten budyń. Jeżeli chcecie, to w ogóle wróćcie do serii odkupienia, bo to jest też seria vlogów. Jest tam parę posiłków i tak dalej, dzień zjedzenia. No ale wracamy do tak zwanego budyniu ze skrobi. Czyli dodajemy sobie mąkę ziemniaczaną i teraz mąkę ziemniaczaną skrobię, do tego kakao i zobaczcie, woda u mnie, od razu tutaj wrzuciłem słodziki, na górze dochodzi kurczak, wrzuciłem od razu słodziki, niech one się sobie rozpuszczą spokojnie w wodzie, dałem ich z 6-7 na 700 ml wody, tutaj mam 115 g skrobi. Do tego mam 3 gramy kakao i to w zupełności wystarczy. I od tego właśnie, jak słodkie będzie, jak dobrze będzie smakowało, wystarczy troszeczkę kakao. A właśnie, jeżeli chcecie, żeby było bardziej słodkie, no to wiadomo, więcej słodzików. Woda jeszcze się nie gotuje, a ja już wsypuję swoją skrobię, ponieważ jeżeli zrobiłbym to później, to zrobiłyby się grudy. Więc sypujecie, mieszacie. Czekamy chwileczkę, bo to się dość szybko robi. I temu chcemy właśnie wsypać, żeby nie zrobiły nam się żadne grudy. To się robi dość, tak jak wspomniałem, szybko. I potem mamy fajny budyń, fajna opcja. Szczególnie dla ludzi, którzy na masie, wiadomo, mają problemy z przejedzeniem dużej ilości węglowodanów, no to taki płynne węglowodany wchodzą bardzo szybko. Ja nie mam problemu, ale lubię często zjeść coś słodkiego, jak to większość z nas, łasuchów. No nie mam takiego podejścia do jedzenia, że wiecie, ale no jak mam dzień nietreningowy, to czemu nie zjeść sobie właśnie fajnie, tak? No także mieszamy sobie, dopóki to nam nie zacznie fajną konsystencję osiągnie fajnej konsystencji i wyciągamy różową miskę. Musicie robić to w różowej misce. Jeżeli chcecie urosnąć, musi być różowa. Różowa jest anaboliczna, pamiętajcie. Ok. I teraz już sobie wyłączamy w ogóle. Zrobił nam się piękny budynek. Żeby nie uwalić chaty, to op. O, tutaj zapraszam kamerzystkę. Czy kozaczyłem co? Nie kamerzysta powiedziałem. I sobie wylewamy na spokojnie. I tak jak widzicie, grudów nie ma. Jest bardzo fajna kurczę, mam problem z tym. Konsystencja budyniowa. Witam wszystkich. Dzisiaj moim gościem jest Kacper Musioł, osoba, która jest nietypowa i zajmuje się nietypowym zawodem. Jest w Legii Cudzoziemskiej. Kolejną rzeczą, która sprawiała problem, jest klej tak naprawdę z mąki ryżowej, cream of rice, jak zwał, tak zwał. Analogicznie działamy tak jak z budyniem, czyli sypiemy sobie mąkę ryżową. Tutaj mamy z kakao zmieszaną, mieszamy sobie to. I zobaczcie, woda, dopiero widać troszeczkę bąbelków. Tutaj już kurczaczek sobie dochodzi, możemy go wyłączyć w sumie. Widać troszeczkę bąbelków. Wtedy sobie powolutku to wsypuję, ciągle mieszając. Bo jeżeli zrobicie to inaczej,
Po prostu będziecie mieli grudy, tak jak dużo osób do mnie pisało, że jak to się robi, bo ma grudy, no... No, dla mnie też się często zdarzało, czasami się z kimś zagadałem, czasami, wiadomo, coś tam pracowałem i wychodziło nie tak jak trzeba. A nie jest to takie smaczne, szczególnie jeżeli się zrobią grudy, szczególnie budyń, tak jak zrobicie budyń z grudkami, to nie, naprawdę nie polecam, nie jest smaczny. Także mówię, kolejny z fajnych, szybkich posiłków. Dla mnie to jest złote rozwiązanie, zupełnie nie siedzi mi to na brzuchu, fajnie przelatuje przeze mnie, zresztą utrzymując niski poziom tkanki tłuszczowej mam też dobrą wrażliwość, więc no mówię, około 2,5 godziny, 2 godziny po posiłku już coś tam czuję, mimo że no, ja nie mam jakiegoś tam mega parcia na jedzenie i raczej jakbym nie ćwiczył, to wróciłbym do mojej szczurowatej formy z liceum, bo kto przeglądał kiedyś fotki moje i widział przemiany i tak dalej. W ogóle planuję niedługo nakręcić taki materiał co do przemiany. Wiele osób pytało, jak to wyglądało przy pierwszych zawodach. Wiele osób pytało, jakie błędy popełniłem, jakich błędów nie popełniać moim zdaniem. I myślę, że taki materiał o pierwszych zawodach, czy ogólnie o podsumowaniu, bo mam sporo fotek mojej sylwetki, jak się zmieniała na przestrzeni lat, bo to już jest, jakby nie patrzeć, zobaczcie, w 2013 we wrześniu rozpocząłem przygodę z kulturystyką. Wcześniej to były różne sporty, lekkoatletyka, sporty walki, MMA, czy... Nie, nie pytajcie, czy pójdę do Fame MMA. Nie pójdę do Fame MMA. Od razu mówię. Nie pójdę. Poza tym wiecie, do Fame MMA trzeba mieć Fame. A jaki tu Fame? Jak ja wam pokazuję, czy kurczaka z klejkiem. No, ale to tak pół żartu, pół serio. No ja do Fame MMA się nie wybieram. Mimo, że to na pewno by była spora satysfakcja finansowa, to szczerze to nie jest po prostu dla mnie. Nie będę się wypowiadał o poziomie sportowym tego wydarzenia i tak dalej. Chcą ludzie to oglądać, więc to się sprzedaje, tak to najprościej określić. I nie mi to oceniać, tak? Jeżeli to się sprzedaje, jeżeli ktoś ma z tego biznes, no to będzie robił z tego biznes, tak? Czy mi się to podoba, czy nie, to już... No mogę wprost powiedzieć, że to mi się nie podoba. Oglądałem to, tak jak wspomniałem, ostatnią galę i właśnie, żeby sprawdzić, czy to jest na takim poziomie mocniej sportowym. Bardzo podobało mi się ta... Tak to właśnie wygląda. Bardzo mi się podobała ta walka, znaczy podobała mi się. Fajnie właśnie sportowo do tego podszedł Arab. Arab, dobrze mówię? Arab, tak. On fajnie do tego, fajnie rozchmienił tego swojego przeciwnika. Bo obalał go ciągle, ten był kickbokserem i tak fajnie to rozchmienił, więc to mi się właśnie podobało, więc może to w przyszłości właśnie, bo to jest młoda federacja, tak, młoda organizacja, może w przyszłości to się jakoś rozwinie, nie wiem. Okej, szybko jeszcze parę słów na temat dnia nietreningowego, jak on u mnie wygląda. Dzień nietreningowy na początku dnia, tak jak wspomniałem, robię cardio nacho, powiedziałem dlaczego nacho i tak dalej. Potem wracam. Pozowanie. Trzy rundy pozowania z przytrzymaniem każdej pozycji po 5 sekund, każdej pozy po 5 sekund. Potem wakumy, 20 sekund, 5 rund. I jeszcze robiąc sobie śniadanie, robię dalej te wakumy troszeczkę mniej intensywnie, że tak to nazwę. No i dzień nietreningowy, jak u mnie wygląda co do kalorii, teraz to jest 330 gramów białka, 600 gramów węglowodanów i 60 gramów dodatkowych tłuszczy, bo nie liczę tłuszczy na przykład z kurczaka, które oczywiście tam troszeczkę jest, ale po prostu już to opuszczam. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że dzień nietreningowy wam się podoba. Było trochę pracy, trochę tutaj, trochę zabawy, trochę posiłków. Dajcie znać w komentarzach, co byście może chcieli więcej zobaczyć. I widzimy się niebawem w kolejnych materiałach, w kolejnych vlogach, w kolejnych podcastach. Zostawcie suba, bo warto.